Usunięte auta w GTA Online. W najnowszym DLC Rockstar Games zrobił coś bardzo złego, a konkretnie usunęli z GTA Online prawie 200 pojazdów. Ale nie martwcie się na zapas, nie usunęli tych pojazdów na stałe, tylko będzie je można kupić normalnie w sklepach z bryczkami u Simona, czy też w tym drugim, ewentualnie wygrać w kole fortuny.